Witajcie kochani, chciałam Was dzisiaj serdecznie zaprosić na vloga. Taki vlog przegadany ze mną, zrobimy zakupy w Action, pojadę też do dermatologa zbadać znamiona, ale nagrywam dla Was ten początek w troszeczkę innym wydaniu, ponieważ we vlogu dopiero farbuję włosy na ten kolor. Dlatego, że kiedy weszłam do Action, okazało się, że mam pełną kartę i nie mogę nic nagrywać i przez przypadek sformatowałam ją, przez co straciłam właśnie to powitanie dla Was. Zatem, miłego oglądania! Idziemy do Action. A potem do Kik. Po moje sukienki. A ja ostatnio zegarów szukałam. O, to takie fajne. Szybki, jakie fajne tace. A ja byłam na dobawkach i to strasznie. A bidon znalazłeś? A jaki bidon? To jest taki bidon, jaki ja miałam z Miki. No to chcesz taki? No, psi patrola. Z psim patrolem, pokaż mi tu. Raby. No, czekaj. 5 zł. No, ile? Popatrz, tyle. Spoko. To bierzemy, to? Bierzemy psi. Tylko musisz go myć, bo jak go nie będziesz mył, to się skończy jak z ostatnim. Wiesz? No. Dobra. Jest fajnie. Jesień. Zawitała, o nie. O, to jest też ładne. Nie wiem, poszukaj. O, popatrz. To jest babuszka. No. Babuszka. A, sprzedają muszelki. No, fajne, nie? I must have na jesienne wieczory. Czyli świeczki. Świeczki? Dużo świeczek. A takie mam, też są fajne. Na pilota. Świeczek. No. Za darmo, nie ma ceny. To też są fajne, takie tea lighty. O, na baterie. Za 13 zł. Mhm. Prawie za 14. I więcej świeczek. I jeszcze więcej. Nawet znicze są. No. 5 groszy odjąć. Mhm. Apple is sign. A, popatrz jakie ładne świeczki. Mama, popatrz jakie ładne świeczki. Taka duża. No. To też jest ładna. Na cukierniczkę by się to potem nadawało. Świeczki. Właśnie, coś Wam pokażę a propos. Nie wiem. O. Zestaw youtubera. Zestaw influencera raczej. Za 55 zeta. Albo taki mniejszy. 29. Tutaj te słynne kolorowanki. Teraz są brokatowe. Też fajne. A tu te diamentowe. Takie mniejsze. I już większe też zrobili. Mniejsze 17,95. Większe 23 i te większe mają 40 na 60. I mamy hita, bo do tego z Erwika pasują te wkłady i te wkłady, o, za 5,95. To się generalnie opłaca, więc super. Ale popatrz. I coś dla fanów. Tak, wiemy. Ale to już mam kupione i będziemy testować. Tu jest jakaś nowa jeszcze. O. Też ładna. Tą nude też mam. Też będziemy testować. To jest jeszcze jakaś autkowa. I ta. Ktoś ją też testował. Nie wiem, czy nie Mizia. Pomadki. I kupę fajnych rzeczy. Tak zmieniłam, żebym wybrała to zamiast tego. No kolory. Widzisz? Rośniesz. O, te kredki, które Wam polecałam za 8,58. Konturówki. I jakiś nowy odcień różu, który całkiem mi się podoba. Gdzie tu macie ceny? To też jest całkiem zgodne. Taka neutralna. Są jeszcze te paletki, ale one mnie tak nie pociągają jakoś.
które można tutaj zajrzeć i otworzyć. One są za 8,45. I w środku wyglądają tak. Ta zielona. Już idziemy. Muszę się pospieszyć, bo mnie dzieci poganiają, widzicie? A różowa. To ma folię, więc bez obaw. Wygląda tak. Nawet ta różowa chyba mnie bardziej kręci. Ma więcej błysków. No. Dobra. Uciekamy, co? Moja sukienka wymarzona. Biorę. Tak, przyjechaliśmy do domu. Kiecki kupiłam dwie. Jedną w żółte kwiatki, a drugą w białe kwiatki. Ku mojemu zaskoczeniu schudłam o rozmiar. Znaczy zaskoczeniu, no generalnie trochę schudłam, to wiem, ale nie wiedziałam, że aż o rozmiar. No i już dobija trzecia, więc będą korki, a co za tym idzie, no muszę już wyjechać do tego lekarza, bo mam go na 15:45. Jak widzicie, się nie malowałam cały dzień. I też z jednej strony dlatego, że tutaj na linii eyelinera, że tak powiem, mam taki nawet tutaj to widać, widzicie? I to nie jest prosówka. I też się chcę tej pani dermatolog zapytać, co to jest, bo mi to przeszkadza i nie umiem narysować prostej kreski później, bo to się tak uwypukla. Także ja się teraz zbieram. Hejka! Jak widzicie, mam farbę na włosach, ponieważ dzisiaj minęło 4 tygodnie od ostatniego rozjaśniania. Dobrze mówię, 4. Tak. Nawet chyba wczoraj minęły. Więc rozjaśniłam nieco znów włosy, wyszły mi prawie białe. No i nałożyłam farbę Always 0.11. I zobaczymy, czy w końcu osiągnę swój upragniony kolor. Jak wiecie, byłam wczoraj też u tego lekarza po południu i tak trochę mam niesmak co do pani doktor. Fakt, sprawdziła mi wszystkie znamiona. W ogóle... Ja szłam na konsultację z dwoma znamionami. Ona powiedziała, że może mi sprawdzić te dwa za 130 zł, albo wszystkie za 200. Dobra, powiedziałam, że jak już, skoro już tam jestem, to niech mi sprawdzi te wszystkie. Ale ona, usłyszawszy, że ile w mojej rodzinie było chorób, raków i tak dalej, zleciła mi chyba badania na wszystko, słuchajcie. Włącznie z konsultacją ginekologiczną i badaniem piersi, o co ją absolutnie nie prosiłam, bo byłam sama na czymś takim i tak dalej. W ogóle nie zapytała się, czy biorę jakieś leki, czy nie jestem na coś chora, tylko stwierdziła, że mam tam jakieś jedno podejrzane znamie, które warto by było wyciąć i wysłać. No dobra, okej, z tym się zgodzę. Te dwa, które chciałam sprawdzić, nie były w żaden sposób groźne ani nic. No ale ona mi jeszcze zleciła markery. Jak zapytałam na co, to powiedziała, że w sumie to są markery na wszystko. Ona mnie po prostu też wystraszyła. No przecież nie dzieje się nic takiego, bo z nią rozmawiałam, żeby teraz musiała się badać od A do Z, czy czasami czegoś nie mam. Ja mam na przykład też te takie czerwone kropeczki, to się nazywa plamki rubinowe konkretnie. Nie wiem, gdzie patrzeć, tu w podgląd czy tutaj do obiektywu, bo w różnym aparacie mam różnie. W każdym razie, jak będę patrzyła za dużo w podgląd, to mnie nie łajajcie. Wracając do plamek rubinowych. Ja ich mam bardzo dużo i ona mi powiedziała, że powinnam zbadać prolaktynę. Okej. Prolaktynę wytwarza przysadka i to jest hormon. Po pierwsze, wynik badania zależy od tego, w jakim momencie cyklu jesteście. Tego też mi nie powiedziała, ja to wiedziałam. Po drugie, rzuciłam tabletki antykoncepcyjne, więc wiadomo, że moje hormony prawdopodobnie szaleją, zanim się ustatkują i tak dalej. Nie zapytała, kiedy się to stało, bo stwierdziła, że to może być przez prolaktynę, że ja tego mam tyle. I jak nie przez prolaktynę, to może być gust tej przysadki, albo rak tej przysadki i tak dalej, i tak dalej. No i wiecie, no... Trochę miałam doła wczoraj, serio, naprawdę, bo to też może być genetyczne, to może być ze stresu nadmiernego, to może być nieprawidłowa praca jelit, ale ona mi tego nie powiedziała. Ona mi powiedziała od razu o raku i o prolaktynie. Tak więc... No nie jestem zadowolona z tej wizyty. Dobrze, że ja też mam swoją świadomość i swoją wiedzę na temat raków i tak dalej, bo nie wiem, no. O przebarwieniach też mi mówiła, że ona mi może polecić kogoś, żebym laserowo je usunęła i tak dalej. Ja wiem, że to jest proces. Już miałam jedną terapię laserem.
i wiem, że czeka mnie jeszcze kilka, o ile będę chciała, ale mogę też próbować inne metody, a ona tak jakby naciskała na ten laser, że to jednak nie, 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 to najpierw trzeba od lasera zacząć, koniecznie. Kasa, 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 w mojej opinii. I to nie było coś takiego właśnie, a niech się pani nie martwi i w ogóle, wiadomo, że też mam jakieś krostki i ona stwierdziła, że mam trądzik. Dała mi Effaclar Duo na ten trądzik. No kilka wyprysków to nie jest trądzik, umówmy się. Ja wiem, że na przykład trądzik tutaj mam i to jest zaskórnikowo-grudkowy, ale ona mi się nie przyglądała z tak bliska, o, słońce wychodzi. Ona mi się nie przyglądała z tak bliska, żeby stwierdzić, że tam jest zaskórnikowo-grudkowy trądzik i to mam tylko tutaj. No ale przepraszam, no jakieś pojedyncze pryszcze pojawiające się przed okresem to nie jest trądzik. Plus, nie wiedziała na przykład, czy jestem przed okresem, czy po. I teraz w sumie nie wiem, co mam zrobić, czy wycinać to znamie, czy nie, bo ona mi powiedziała, że no niby to tam wygląda nie aż tak źle, nie na tyle, żeby na przykład iść do szpitala i od razu to wycinać, ale do świętego spokoju powinnam to wyciąć i zbadać. A ja znamion takich ogólnie mam dużo. Powiedziała, że tam no jeszcze 3 są takie, które wzbudzają podejrzenia, no to nie wiem. Nie wiem, powiem wam szczerze, że przez to wszystko mam mętlik w głowie. No nic, no. Wczoraj miałam doła, dzisiaj już jest lepiej, robię sobie włosy, mam lepszy humor, także spoko, jakoś mi to ciemnieje, słuchajcie, dziwnie tak. Ciekawe, zrobiłam to teraz na wodzie trójce, tą farbę. Rozjaśniałam na 9 jeszcze. Tak. A zmieniając temat, dziś jest pięknie. Być może pójdziemy do basenu. Jutro też jeszcze ma być pięknie, a we wtorek ma być, słuchajcie, 14 stopni w dzień. Ma wiać i odczuwalne ma być 10, także... what? W sierpniu? Serio? Dzień dobry w niedzielę. Ten vlog będzie złożony chyba z kilku części. I mam już nowy, piękny kolor włosów, który niesamowicie mi się podoba. Ale go tu nie widać, więc pokażę wam później. Jedziemy właśnie na rowerki wodne. Bo chyba dzisiaj jest ostatni taki ciepły dzień, więc trzeba to wykorzystać, a już i tak jest 17 prawie, więc pokręcimy coś na rowerkach. Idzie burza. Idzie burza, idzie burza. W ogień, metry. Komuś to włączyło. Nawigacja nasza. Żywa nawigacja. O, proszę. I pomoc. Dzień dobry. Szybki makijaż z rana. Włosy umyte. Tinczu. Czyli podkład z retinolem, o którym wam mówiłam. Pędzelek, bo nie mam dzisiaj czasu na gąbeczki. Mam trochę obolałe oko, bo walczyłam wczoraj z moją powieką. I z prosówką, która się na niej znajdowała, aczkolwiek nie wiem, czy to do końca była prosówka. No. Się okaże, jak opuchlizna mi trochę zejdzie, potem wam pokażę, że mam trochę spuchnięte. I właśnie za to kocham ten podkład. Raz, dwa, trzy i już. Nie ma. Pięknie, bez smug, bez niczego. Super. Korektor. Ostatnio Catrice True Skin w kolorze 020 Warm Beige. Trochę pod oczy. Muszę sobie kupić inny odcień, wiecie? Taki bardziej jasny, bo ten Warm Beige jest fajny na teraz, ale później to już niekoniecznie będzie ok. Będzie na pewno za ciemny. A nie chcę mi się bawić w rozjaśnianie korektora. W każdym razie bardzo ładnie się trzyma. Nie waży się ani nic z tych rzeczy. Pod oczami, ani nigdzie indziej. I chyba jest wodoodporne z tego, co kojarzę. Satin Loose Powder od NAM, który ostatnio też bardzo lubię używać. I jakiś pędzel. Taki sobie weźmiemy. Co mi się w tym pudrze podoba, to to, że ma to sitko i za dużo wam się nie... Ale mi się rzęsy, o! Za dużo wam się nie wysypie, że tak powiem, bo wszystko sobie idzie z powrotem.
to jest ekstra. Plus ładnie pachnie. Bronzer Revolution Pro Matte. Powiem Wam, że ciężko jest nagrywać vloga, kiedy dzieci są w domu, bo moje dzieci, jak i ich matka, dużo mówią. Bez mówienia nie wyobrażają sobie życia, ale przywaliłam solidnie tego, naprawdę. Dzisiaj jakąś ciężką rękę mam. No dobra, będę opalona. Ale ogólnie fajny jest ten bronzer z NAT, powiem Wam. Ja go kupiłam na promce za 12 zł chyba. Pomada. Nie ten kolor. Bo stoi pod statywem. Hean. Ja ogólnie jak nie muszę, to się nie maluję, jak wiem, że nigdzie nie będę wychodziła. Ale wiem, że dzisiaj będę nagrywać dla Was, więc nie chcę też Was straszyć wyglądem, to jest raz. A dwa, no fajnie się tak od czasu pomalować. Nie przy nagrywaniu, w sensie nie przy nagrywaniu tutorialu makijażu. Jakoś się tak człowiek lepiej czuje, nie? Bo jak się pracuje z domu, to łatwo jest się, że tak powiem, zapuścić trochę. W sensie nigdzie nie wychodzicie, a to się nie maluje, bo po co, a to się nie ubiorę, bo po co i no. Rozświetlacz Vibo Doll z tej kolekcji, która była limitowana. On się przepięknie błyszczy. To jest ten rozświetlacz z różem, który Wam pokazywałam w ulubieńcach. Cudny jest taki. Daje efekt mokrej skóry. Bardzo lubię. Trochę różu. A z tym różem trzeba uważać, bo on jest mocny. Więc odbijamy na łapce. Pyk, pyk. Zobaczycie potem z bliska, bo tutaj lampa świeci. Ale specjalnie to nagrywam pod innym kątem, żeby to nie było jak zwykły tutorial, bo nie jest. No i co? I został nam tusz do rzęs. Gdzie go mam? Tutaj jakiś błyszczyk i to wszystko. Nic więcej dzisiaj ze sobą robić nie będę. Maskara to jest Big Volume od Miss Sporty. Pokazywałam ją Wam na Instagramie. Fajna, powiem Wam, że fajna. Nie odbija się. Ładnie wyczesuje rzęsy. Ma taką zabawną, małą szczotę. Nie maluję dolnych rzęs. Oczywiście się popaćkałam. A to dlatego, że jakoś tak wydaje mi się, że oko bardziej otwarte wygląda. Dobra. I tak się to prezentuje. Usta pomaluję później, bo jeszcze będę jadła śniadanie, więc to nie ma sensu. Teraz sobie zmykam zrobić z włosami. Piękny ten bronzer, podoba mi się. No i zobaczcie. Spoko, szybko. Gdybym nie gadała, byłoby jeszcze szybciej. Dobra, śmigamy dalej. Zjadłam śniadanko, ubiorę się teraz, bo jest zimno i jedziemy do ciucha. Zabieram Was ze sobą do ciucha, tak jak mówiłam, potem pojedziemy, potem muszę jedną rzecz załatwić, potem pojedziemy do Jastrzębia, do galerii, tam do Dilza i chyba do natury. O właśnie, muszę sprawdzić, czy mam jeden cień, czy nie mam, bo takie nowe, fajne wyszły. Czy nowe, nowe opakowanie mają cienie z My Secret. A ja nie wiem, czy nie mam takiego odcienia cienia, ale masło maślane, odcienia cienia w starym opakowaniu po prostu. Także, no, a potem muszę tu jeszcze ogarnąć, a potem jedziemy teściową zawieźć w góry, więc też Wam nakręcę jakieś fajne widoczki, bo na pewno jeszcze jest pięknie.
To będzie długi, intensywny dzień, to na pewno. Teraz jest 10, a ja już latam jak uparzona poparzona. Zakupy w ciuchu średnio udane dzisiaj, ale to pewnie dlatego, że dzisiaj było po 5 zł. Mogłam iść wczoraj, było minus 55, na pewno by było więcej tych rzeczy. Ale kupiłam dwie bluzki i sukienkę. Tak, oni teraz sobie poszli do Action, tu mi coś telefon pipa. Oni sobie poszli do Action z babcią, a ja siedzę i czekam, bo muszę oddzwonić. Zresztą tak deszcz leje, powiem wam, że nie fajnie się jeździ, bo nie widać pieszych dzisiaj. I tak, trzeba mieć oczy dookoła głowy, więc... No, zobaczcie, jak leje. Szyba zapadana. Masakrunia. W sieciuniu, jak to mówią. Także ja sobie teraz siedzę i sobie poodzwaniam i będę na nich czekać. Destination. Zobaczmy, co tu mamy fajnego. Na pewno jest... Szafa Vipery i jakieś Samso lakiery. I ładny żeński, o. To 6 zł. Nawet kępki. Już za 5 zł. No hejka, kochani, w końcu dotarliśmy do domu, już jest prawie za 15:09 wieczorem. I szczerze jestem skonana, tak mnie zaczęła boleć głowa po drodze, chyba z powodu ulewnego deszczu, który się tak falami przewijał. No jednak tam i z powrotem to wyszło ile kilometrów? 100, 200, nie tak strasznie, ale wiecie jak to jest. Jedziecie w godzinach szczytu i tak dalej, a jeszcze od rana latałam tu po ciuchu, tutaj coś załatwić, po przychodniach i tak dalej, więc trochę się zeszło i już jestem taka... W każdym razie pokażę wam, co w tym ciuchu kupiłam. Tak na zakończenie tego vloga i co kupiłam w naturze. W sumie nie jest tego dużo, więc... Takie szybkie zakupy. Więc tak, w ciuchu kupiłam 3 rzeczy. Tutaj mamy sukienkę. Taką piękną, nie wiem co to za firma, Simple. Z takiej firmy. Taką bluzkę, która ma przecudny kolor. Bluzka pochodzi z River Island. O, mamy fokus z River Island. Jest w cudnym kolorze, ma baskinkę, ona jest piękna, po prostu jak za piątaka to jest ekstra. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła czegoś czarnego i tutaj mam taki zwykły top. Zwykły, niezwykły, bo ma koronkę i podszewkę pod tym. Taki, wiecie, do jakichś jeansów czy czegoś, taki na co dzień. Także w ciuchu zostawiłam raptem 15 zeta, a łupy fajne. I ta sukienka ma rozmiar 42, zobaczcie, wcale... Nie wygląda na taki. A jeżeli chodzi o rzeczy kosmetyczne, to oczywiście się wyciaprałam cała, jakby nie było. I z tych wszystkich nowości, które tam były, kupiłam te cienie z nowej kolekcji My Secret Extreme Sparkle, bo mi się spodobały. Ja już jeden cień z tego chyba mam nawet. To jest taki rose gold znowu. Ja nie wiem, co mam takie parcie na ten kolor ostatnio, to jest 02, a tutaj mamy chyba 01, jak dobrze kojarzę, tak, 01. I 02 tu nie mam, ale 01 to jest ten pierwszy taki mieniący się na niebieskie drobinki, widzicie? Tutaj jeszcze był taki właśnie, on tutaj wygląda pomarańczowo, ale on jest bardziej malinowy. A na wyprzedaży jeszcze z 19 na 8,99 to jest chyba ten Glam and Shine, taki kolorek
turkusowy, też mam ochotę coś z nim zmalować, więc zobaczymy. I mamy tutaj, o, duochrom numer 04. Tak jakoś mi się spodobał, to wzięłam. W chińskim sklepie kupiłam sobie radełko. O, widzicie, przypomniało mi się, że kupiłam sobie jeszcze dwa staniki, tylko nie wiem, gdzie one są, chyba w bagażniku zostały. Takie fajne radełko, bo moje skórki wołają o pomstę do nieba, co zresztą może widać, a może nie, więc muszę sobie je jutro koniecznie zrobić. I takie fajne radełko za 8 zeta, żeby je fajnie poodsuwać. Wszyscy zmęczeni, więc ja uciekam ogarnąć jakieś jedzonko, jakąś kolację, zrobić sobie herbaty i położyć się w łóżku, żeby poczytać książkę. Oczywiście najpierw muszę się rozmyć, ale zobaczcie, nie wyglądam wcale źle jak na 12 godzin noszenia tego makijażu. 12? No prawie będzie, może 11, bo ja się chyba o 10 malowałam, coś takiego. No i cały dzień mimo noszenia maseczki makijaż mi się fajnie utrzymał. A muszę dodać, że nie poprawiałam nic, także fajnie. I to jest właśnie ten podkład, który widzieliście w ulubieńcach, ten tinciu z retinolem, który Wam serdecznie polecam. I moja skóra właśnie po całym dniu nie czuje się zmęczona, co jest rewelacyjne. Dobra, kochani, ja już Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Tak jak mówiłam, więcej vlogów będzie pojawiało się od września. Mam nadzieję, że się też w tym wyrobię trochę bardziej, bo no, mam świadomość, że wiecie, te pierwsze vlogi będą takie... No muszę się też tego nauczyć, tak? Także ja już Wam serdecznie dzisiaj dziękuję i do następnego. Buziaki, pa, pa!